Wszystkie gdyńskie szkoły samorządowe taki dziennik będą były prowadzone. Pilotażowo w roku szkolnym 2011-2012 będzie to 8 szkół, a rok później już wszystkie szkoły samorządowe, 60 placówek taki e-dziennik będą miały wdrożony. Dzienniki papierowe przejdą do lamusa, zostaną okazowe egzemplarze przekazane do Muzeum Miasta Gdyni, po to by młodzi ludzie mogli sobie podczas wizyty w muzeum oglądać, jak to rodzice kiedyś, jak to przed nim bywało, jak to rodzice odpisywano te piątki i szóstki do tego dużego papierowego dziennika. Tak więc jednym bardzo istotnym dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, no i oczywiście rodziców elementem jest właśnie ta e-edukacja. Drugi komponent tego samego projektu to e-urząd. W ramach Urzędu Miasta zostanie wdrożony, w tej chwili zaplanowano 161 różnego rodzaju procedur. Są to zarówno procedury dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców, tak by o dowolnej porze dnia można było złożyć wniosek w Urzędzie Miasta w elektronicznej kancelarii, żeby ten wniosek mógł być już po złożeniu, bez konieczności przybywania do urzędu, dodatkowego potwierdzania, bo dzisiaj niestety, jak Państwo wiecie, brak działań na szczeblu centralnym spowodował, że nawet jeżeli się próbuje takie elektroniczne procedury robić, to one wymagają tego, żeby ostatecznie jednak ten obywatel i tak tu przyszedł i potwierdził, że tego maila to on wysłał. Więc te nowe procedury wdrażane w ramach projektu oczywiście już tego nie będą wymagały. Cały spraw będzie można załatwiać drogą elektroniczną i to jest właśnie drugi element, który również w latach w roku następnym i kolejnym, czyli w latach 2011 i 2012 będzie wdrażany w Urzędzie Miasta Gdyni. Przypomnę, otrzymaliśmy na to prawie 16 milionów złotych funduszy unijnych, wkład własny miasta wyniesie 6 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że jest to ważna inwestycja w miasto, w komfort życia mieszkańców, stąd bez żalu ten wkład własny miasto z budżetu pójść. Czy mamy jakąś informację, jaki jest stopień informatyzacji Gdyni? No to jest bardzo, były takie badania, znaczy może inaczej, nie tyle badania, co próby jakiegoś takiego statystycznego określenia dokonywane w poprzednich latach. Generalnie wychodzi, że Gdynia ma bardzo wysoki odsetek, jeśli chodzi o dostęp mieszkańców Gdyni do komputerów, do internetu. To były liczby powyżej 90% mieszkańców deklarowało, że taki dostęp ma. Natomiast niestety brak jest takich bardzo wiarygodnych danych. To było na podstawie po prostu pewnych badań, są robione, natomiast jest to rynek bardzo zdecentralizowany, w bardzo różny sposób mieszkańcy łączą się z internetem. Jedni mają go w domu, inni w pracy, jeszcze inni mobilny. Stąd trudno jest uchwycić precyzyjnie, jak to zjawisko wygląda. Na pewno w porównaniu ze średnią ogólnopolską nie wygląda to źle. Nie zmienia to faktu, że staramy się robić wszystko, aby tę sytuację polepszać. Przypomnę chociażby niedawno wdrożony projekt hotspotu w miejscach publicznych, które miasto Gdynia zrealizowało. To też jest element tej informatyzacji. Inną kwestią jest przeciwdziałanie tak zwanemu cyfrowemu wykluczeniu. Proszę Państwa, co roku około 500 seniorów uczestniczy w kursach komputerowych, które miasto Gdynia finansuje. Chodzi o to, by właśnie osoby starsze, które jak wiadomo no, mają największą barierę i najtrudniej jest im posiąść tę wiedzę i te umiejętności, jak mi jest obsługa komputera, żeby tym osobom pomagać i w ramach działań Centrum Aktywności Seniora takie kursy się regularnie na dużą skalę odbywają. Czy jakieś szkolenia dla nauczycieli będą w związku z tym wprowadzeniem elektronicznych dzienników? Oczywiście tak, no jest to coś zupełnie nowego, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla nauczycieli, więc oczywiście wszyscy nauczyciele będą szkoleni tak, by zmiana polega na tym, że nie będzie podwójnej ewidencji, czyli nauczyciele będą musieli się w 100% przestawić na ten nowy system, dlatego będą oczywiście w ramach projektu szkoleń.
Czy może pan powiedzieć, jakie sprawy będzie można załatwić w urzędzie? No, trudno wymieniać 161 procedur, jest to oczywiście określone. Wniosek o rejestrację pojazdu, o wydanie prawa jazdy, o zameldowanie, dopisanie do spisu wyborców, wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe. To wszystko są, jest to w tej notatce między innymi, takie przykładowe sprawy wymieniliśmy. Praktycznie staramy się, by wszystkie procedury, które są możliwe, by taką drogą elektroniczną były realizowane, będziemy się starali, by one właśnie w ramach tego projektu stały się dostępne drogą elektroniczną. Nie wykluczam również sytuacji, w której w trakcie prac dojdą kolejne procedury, których dzisiaj nawet nie przewidujemy w projekcie, ale jeżeli okaże się, że jakieś kolejne są możliwe do uruchomienia tą drogą, to oczywiście będziemy to robić. Czy urząd własnymi siłami wdroży ten system, czy będzie zatrudniona firma zewnętrzna? Czy spowoduje to wzrost liczby urzędników? Jeśli chodzi o, to są dwa różne pytania, mianowicie jeśli chodzi o wdrażanie systemu, na pewno częściowo będzie to w drodze przetargu, będzie wyłaniana firma zewnętrzna, natomiast jeśli chodzi o wzrost liczby urzędników, to generalnie ideą tego systemu jest wzrost efektywności, a co za tym idzie, chodzi o to, by tę samą pracę mogło wykonywać mniej osób, tak? Albo żeby mogły ją wykonywać ta sama liczba osób, ale by była wykonywana szybciej. Także tutaj no, założenie jest przeciwne niż to zarysowane w pytaniu. Zakładamy, że wzrośnie efektywność pracy urzędu. Czy to będzie wybór, czy to już będzie potem konieczność? Będzie można załatwić to normalną drogą, te sprawy, czy już tylko... Wpis piątki z matematyki tylko elektroniczną, natomiast jeśli chodzi o sprawy w urzędzie, będzie to oczywiście wybór. Nawet nie ma takiej prawnej możliwości, jak gdyby była, no mamy świadomość, że nie każdy może chcieć załatwiać sprawy drogą elektroniczną, więc będzie to dodatkowy kanał komunikacji z urzędem. Mamy nadzieję, że z czasem będzie się upowszechniał, czyli coraz więcej klientów, którzy są zabiegani albo którzy po prostu nie mają ochoty przyjeżdżać do urzędu, będzie załatwiało sprawy drogą elektroniczną. Natomiast oczywiście możliwość załatwienia spraw osobiście nadal będzie istniała. A wracając do dziennika elektronicznego, to te systemy, które są w kilkunastu czy dziesięciu szkołach w Gdyni, to co z nimi się stanie? Te systemy, które są w kilku szkołach w Gdyni, no będą musiały być zintegrowane z ogólnogdyńskim systemem, czyli jeżeli w wyniku... Te nakłady poniesione na te systemy? Te nakłady poniesione są dla nas niezwykle cenne, ponieważ właśnie tych kilku dyrektorów szkół, gdzie już został wdrożony e-dziennik, z tym, że w podwójnej formie są prowadzone i papierowe dzienniki, i te elektroniczne. Tych dyrektorów szkół, nauczycieli z tych szkół poprosiliśmy do takiego zespołu, który pracował i nad założeniami tego projektu, i w tej chwili będzie takim zespołem koordynacyjnym, który właśnie będzie pomagał wdrażać ten nowy system, będzie pomagał, wyłapywał, gdzie mogą szkoły napotykać problemy, po to, by wdrożenie systemu szło jak najsprawniej. I ten nowy system będzie całkowicie bezpłatny dla rodziców? Nowy system, w odróżnieniu od tych... Nowy system będzie bezpłatny dla rodziców. Jest to, tak jak mówiłem, finansowane ze środków unijnych, także nie ma możliwości nawet, znaczy nie, w ogóle nie zakładaliśmy takiej możliwości. Faktycznie szkoły, które w Polsce do tej pory wdrażały ten system, częściowo obciążały kosztami rodziców, nie mając jakby innych źródeł finansowania, natomiast tutaj będzie to system oczywiście bezpłatny. A w wielu miastach tak jest, że jest już jakby tylko elektroniczny system w Polsce? Powiem szczerze, nie wiem, nie słyszałem o mieście, które by w całości wdrożyło. To są raczej, tak jak tutaj było mówione, sytuacje pojedynczych szkół, które uznają, że jest to dodatkowa jakość, lepsza możliwość kontaktu z rodzicami i wprowadzają go po prostu jako drugi oprócz dziennika papierowego. Natomiast w takiej skali myślę, że będziemy tutaj pionierami. Oczywiście nie jedynymi, bo w tej chwili ten trend w Polsce jest coraz powszechniejszy, więc nie jest wykluczone, że równolegle z nami kilka czy kilkanaście innych miast czy gmin będzie tego typu systemy wprowadzać. Nie rościmy sobie tutaj palmy pierwszeństwa, natomiast chcemy ten system wdrożyć jak najszybciej, uważając, że jest po prostu ważny z punktu widzenia jakości życia w mieście.
to ten temat na razie zamykamy. Poprosimy pana prezydenta jeszcze o to, by zaprosił nas na otwarcie punktu. Proszę państwa, 9 września o godzinie 9:05. Zaproszenie jest na 9, ja się dopuścić. Tak. Zaproszenie jest na 9, ale otwieramy 9 września o godzinie 9:09. Jest to Światowy Dzień FAS, czyli takiej niestety bardzo przykrej choroby, jaką jest alkoholowy zespół płodowy. Dotyczy to dzieci, których matki w okresie ciąży piły alkohol. Niestety tego typu sytuacje zdarzają się i to zdarzają się nie tylko w rodzinach patologicznych, czasem z nieświadomości również zupełnie normalne, przeciętne matki, nie mając tej świadomości, robią swoim dzieciom krzywdę. Otwieramy dzięki wsparciu, które miasto